Wykład czwarty. We mentioned the two ideas about the nature of the uniqueness of the prophet. Wspomnieliśmy, że dwie idee dotyczące szczególności proroka. Some have the idea that they were some superhuman saint that never had temptations and problems. Niektórzy uważają, że prorok to taki taka nadludzka osoba, która nigdy nie miała pokus na przykład. But Paul said we're men of like passions. Lecz Paweł powiedział, że prorok jest takim samym człowiekiem jak inni. Some have thought the uniqueness of the prophet. Niektórzy uważają, że ta unikalność proroka was that the prophet knew everything and knew it on day one. Polega na tym, że prorok wiedział wszystko w czasie jednego dnia, jednego widzenia. And we have just finished examining that in the light of the Bible. I właśnie skończyliśmy sprawdzanie tego w świetle Pisma Świętego. Ellen White talks about her uniqueness. Ellen White mówi o jej unikalności. And she identifies two categories in which she was unique. I ona pokazuje dwie kategorie, według których była właśnie taką unikalną osobą. First, her work. Po pierwsze, jej dzieła, jej praca. And secondly, i po drugie, her words or her messages. Jej słowa, czyli jej poselstwo. With regard to her work, jeśli chodzi o jej pracę, she said in 1882, powiedziała w 1882, and this is in volume 5 of the testimonies, jest to w piątym tomie świadectw dla zboru, page 677 and 8, strona 672 do 8. God has not given my brethren the work he has given me. Bóg nie dał tej pracy moim braciom, którą dał mi. So first of all, więc po pierwsze, she saw her uniqueness, widziała swoją szczególność, unikalność, in that God gave her work that he didn't give anybody else in the church. Tym, że musiała spełnić zadanie, którego nie miał poza nią nikt do spełnienia. Secondly, po drugie, she spoke of her words. Mówiła o swoich słowach. I do not understand her to mean vocabulary. Nie chodzi mi o słownictwo. I understand her to mean her messages. Rozumiem, że miała na myśli poselstwo. And she said in 1871, powiedziała w 1871, that a heavenly being stood by her side, że istoty niebieskie stały obok niej. I'm not sure whether it was the angel Gabriel or Jesus himself. Nie wiem, czy chodziło o archanioła Gabriela, czy o Jezusa Chrystusa samego. She doesn't say. Nie mówi tego. But she said, one stood by my side. Lecz mówi, że gdy stał obok jej boku. And said. I powiedział. God has raised you up. Bóg wskazał na ciebie. Given you words to speak to the people. Dał ci słowa, które masz przekazać ludziom. And to reach hearts. I abyś dotarła do serc ludzkich. As he has given to no other one. Tak jak nie dał tego innym. 7 years later. 7 lat później. She came back to the same subject. Powróciła do tego samego tematu. And in 1878 she said. I w 1878 powiedziała. God has given me a testimony to bear to his people. Bóg dał mi świadectwo, abym zaniosła je do ludzi, that he has given to no other one. Którego nie dał nikomu poza mną. So Mrs. White saw herself unique in two ways. A więc siostra White widziała swoją unikalność w tym. Now I said at the beginning of this, powiedziałem na początku, that a prophet has two jobs. Że prorok ma dwa zadania. And at the bottom of the blackboard, i na dole tablicy. Maybe I ought to take a minute and talk about the top. Być może powiem trochę przez minutę na temat, co jest na górze tej tablicy. On the basis of my research in 1983. Na podstawie moich dociekań w 1983. These are the top 10 translated writers in the whole history of literature. Jest tu 10 najczęściej tłumaczonych autorów w całej historii literatury. Now those are probably not figures accurate today.
Być może liczby nie są aktualne dzisiaj. But if they all changed in the same ratio, that's still the construct of the top 10. Lecz jeśli zmieniają się w tym samym stosunku, ta kolejność jest i dzisiaj aktualna. 1983, Ellen White was in 117 languages. W 1983 Ellen White była tłumaczona na 117 języków. But today it's 9 more, it's 126. A dzisiaj jest 9 więcej. I'm sure the other ones have changed too. Jestem pewien, że inne też się zmieniły. But she's the first woman on the list. Lecz ona jest pierwszą kobietą na liście. Which makes her the most translated woman writer in the entire history of literature. Co czyni ją najczęściej tłumaczoną kobietą pisarką w historii literatury. But we'll forget that for now. Ale już zostawmy to. Below you have the two tasks of the prophet. Poniżej macie dwa zadania proroka. Indicated by some terms applied to the prophet. Które są określone poprzez terminy stosowane do proroka. In the Old and New Testament. W Starym i Nowym Testamencie. The oldest term used in the Bible to describe a prophet. Najstarszy termin użyty w Biblii do określenia proroka. Focuses on the first task. Koncentruje się na pierwszym zadaniu. That of receiving messages. To znaczy otrzymywaniu wizji. They were called seers before they were called prophets. Byli oni nazywani jasnowidzami, zanim zostali nazwani prorokami. And these are the two Hebrew words. I tutaj mamy dwa hebrajskie słowa, that were used earliest in the Old Testament, które były używane wcześniej w Starym Testamencie, to describe a prophet. Do opisania proroka. In later Hebrew history, w późniejszej historii hebrajskiej, and then as we come into the New Testament period, zdążając do historii Nowego Testamentu, we have one late Hebrew word and one Greek word, mamy późne słowo hebrajskie i jedno słowo greckie, which focus on the prophet's second task, które koncentruje się na drugim zadaniu proroka, to communicate as a spokesperson, przekazywania jako czegoś jako mówca. Let's talk about those two tasks in the time that we have left. Porozmawiamy teraz o tych dwóch zadaniach w czasie, który nam pozostał. First, let's talk about task number one, receiving a message. Najpierw pomówmy o otrzymywaniu poselstw. There were, I think, three different types of message or of vehicle to convey the message. Myślę, że były trzy różne typy wizji lub sposobów przekazywania tych wizji. First, the prophet would see real or literal events. Po pierwsze, prorok mógł widzieć realne, literalne zdarzenia. We could say historical events. Moglibyśmy powiedzieć historyczne zdarzenia. Except there's one little problem. Ale jest jeden mały problem. The prophets often saw things that hadn't happened yet, but will happen. Prorocy widzieli coś, co się nie zdarzyło, ale co się zdarzy. Strictly speaking, they're not historical until they happen. Ściśle mówiąc, nie są one historyczne aż do czasu, gdy się spełnią. But events or literal happenings. Lecz te literalne wydarzenia, the prophets saw things in the past, które widzieli prorocy w przeszłości, in the present, widzieli je obecnie and in the future. I w przyszłości. When you read Genesis 1 and 2, gdy czytacie Księgę Rodzaju, pierwszy i drugi rozdział, I think you're probably reading an eyewitness account. Myślę, że prawdopodobnie czytacie sprawozdanie naocznego świadka. It is possible. Jest możliwe. It might even be probable. Jest może być to prawdopodobne, that Moses actually witnessed in vision the creation of this world. Że Mojżesz w istocie brał udział w stworzeniu w wizji. Prophets often saw things in the past. Prorocy często mają wizję przeszłości. Ellen White saw things that happened in the past. Ellen White miała wizję wydarzeń przeszłości. She didn't see every event in the life of Christ. Nie widziała każdego wydarzenia w życiu Jezusa. But she does tell us.
Lecz mówi nam, that as far as the Gethsemane Calvary experience is concerned, że jeśli chodzi o doświadczenie Jezusa w Getsemane i na Kalwarii, she witnessed that in vision step by step by step by step. Towarzyszyła w wizji Jezusowi krok po kroku. So prophets saw things in the past. A więc prorocy widzieli zdarzenia w przeszłości. They saw things in the present. Widzieli zdarzenia teraźniejsze, współczesne, that other people didn't see, które inni ludzie nie widzieli. I suppose the classic example is 2 Kings 6. Mam na myśli klasyczny przykład z drugiej Księdze Królewskiej, 6 rozdział. Little town of Dothan in the hills of Galilee. Małe miasto Dothan na wzgórzach galilejskich. Or is it in Samaria? Dothan. Anyway, it was in the hills. W każdym razie było to na wzgórzach. And one morning, i pewnego ranka, the servant of the prophet Elisha, sługa proroka Elizeusza, went out to get some water. Wyszedł, aby wziąć trochę wody. There's a beautiful expression in the Bible. Jest piękne stwierdzenie w Biblii. It may be symbolic, it may be literal. Może być to albo symboliczne, albo literalne. But the task of the servants, lecz zadaniem sług, was to pour water over the hands of the prophet. Zadaniem sługi było polać wodą ręce proroka. I think it's a beautiful expression. Myślę, że jest to piękne stwierdzenie. And he was going out to get his water. I poszedł, aby wziąć trochę wody. And he saw something that terrified him. I widział coś, co nim wstrząsnęło. In the middle of the night, w środku nocy, under the cover of darkness, w ciemnościach, the king of Syria sent a big army. Król Asyrii przyprowadził wielką armię. They circled the whole town. Otoczyli całe miasto. Nobody could get in or go out. Nikt nie mógł wejść albo wyjść. And when the light of day came, i gdy nadszedł dzień, they were gonna find Elisha, chciał znaleźć Elizeusza, put an end to him. I chciał go zabić. Because Elisha was telling the army of Israel, ponieważ Elizeusz mówił armii izraelskiej, all of the moves of the Assyrian army, wszystko, co się działo w armii asyryjskiej, and they never won the battle, the Syrians. Yeah, nie doszło do bitwy. So they decided to put an end to that. I zdecydowali, by to uczynić. Keep in mind that the Assyrian people, the soldiers, were the most brutal, bloodthirsty. Ludzie uważają, że asyryjscy żołnierze byli najbardziej brutalni, krwiożerczy. Have you ever heard the expression? Czy kiedykolwiek słyszeliście stwierdzenie, to skin somebody alive? Obedrzeć kogoś żywcem ze skóry. Well, the Assyrians invented that. Asyryjczycy wynaleźli to. When they took prisoners of war, kiedy brali ludzi w niewolę, they literally peeled the skin off their body. Po prostu zdzierali skórę. Excruciating torture. Straszne tortury. And by the time they finished, death was welcomed. Gdy kończyli to obrywanie, ofiara pragnęła śmierci. This is why Jonah hated the Ninevites. To jest dlaczego Jonasz nienawidził mieszkańców Niniwy. And the prophet's servant went out in the morning. I sługa proroka wyszedł rano. And these vicious soldiers were all around the town. I ci wszyscy żołnierze byli dookoła miasta. He ran back in. Wrócił, pobiegł z powrotem. The prophet was up, but probably hadn't been outside yet. Prorok już wstał, ale najprawdopodobniej nie był na zewnątrz. And the boy was in a panic. A ten chłopiec był spanikowany. Alas, my master, what shall we do? Biada, mój mistrzu, co powinniśmy robić? Elisha spoke twice. Elizeusz powiedział dwa razy. He spoke once to the boy. Raz do chłopca. He spoke once to God. Raz do Boga. To the boy. Do sługi. Look. Spójrz. Those who are on our side are more than those on that side. Ci, którzy są tych po naszej stronie, jest o wiele więcej niż tych po ich stronie. And then to prove it. I udowodnił to. He talked to God. Mówił do Boga. Lord, Panie, I'm a seer. Jestem prorokiem.
And I saw something this morning. I widziałem coś tego ranka. Without ever going outside. Nie wychodząc nawet na zewnątrz. I'm a seer. Jestem jasnowidzem. But this boy, he's not a seer. Ale ten chłopiec nie jest jasnowidzem. But to encourage his heart. Ale aby zachęcić jego. Just this once. Po prostu raz. Let him see what you showed me this morning. Pozwól, aby zobaczył to, co ja widziałem, co ty mi pokazałeś dzisiejszego ranka. And for 5 minutes, i przez 5 minut the man became a prophet. Ten chłopiec stał się prorokiem. And the Lord gave him a view. I Bóg dał mu wizję. And he saw what he had already seen. Widział to, co już widział na zewnątrz. He saw them again. Widział jeszcze raz. But this time he saw more. Ale tym razem widział coś więcej. Another army was around them. Inna armia otaczała armię asyryjską. Angels. Anielska armia. One of Ellen White's favorite expressions. Jedno z najbardziej ulubionych stwierdzeń Ellen White. Angels that excel in strength. Aniołowie przewyższają innych siłą. And the young man saw what the prophet saw. I ten młody człowiek zobaczył to, co widział prorok. But they were probably the only two people in town. Lecz najprawdopodobniej było ich tylko dwóch w mieście. Who saw the second army? Którzy widzieli tę drugą anielską armię. Sometimes prophets saw what's going on contemporarily. Czasami prorocy widzą to, co się dzieje obecnie, współcześnie im. But they see more than ordinary people. Ale widzą wiele więcej niż zwykli ludzie. And of course, i oczywiście. Most people, when they think of prophets, większość ludzi, gdy myśli o prorokach, think of the future. Uważa, że oni przepowiadają przyszłość. You mention the word prophet? Gdy wypowiadasz nazwę prorok, imię prorok, for most people, dla większości ludzi, the first association, pierwszym skojarzeniem, fortune teller, to jest ten, który przepowiada przyszłość. By the way, przy okazji, I don't think we mentioned this before, myślę, że nie wspominaliśmy tego wcześniej. Ellen White had two reasons, Ellen White miała dwie przyczyny, why she never called herself a prophet. Dlaczego nigdy nie nazywała siebie prorokiem? Now, if somebody else called her a prophet, ktoś inny nazwał ją prorokiem. She never corrected them. Nigdy go nie poprawiła. She never said, no, no, I'm not a prophet. Nie powiedziała, nie, ja nie jestem prorokiem. She accepted it. Zaakceptowała to. But she never called herself a prophet. Ale sama siebie nigdy nie nazywała prorokiem. For two reasons. Z dwóch powodów. Number one. Po pierwsze. For most people, dla większości ludzi, their only association with a prophet, dla jedynym skojarzeniem w słowie prorok is a predictor of the future. Jest przepowiadanie przyszłości. Now she did. Oczywiście ona przepowiadała. If I had the time, jeśli miałbym czas, I'd be happy to take 2 hours and tell you about her predictions of the future. Chciałbym powiedzieć wam, mógłbym powiedzieć wam przez 2 godziny o jej właśnie przepowiadaniu przyszłości. Some were fulfilled before she died. Niektóre fakty wypełnione już przed jej śmiercią. Some were fulfilled after she died. Niektóre były wypełnione po jej śmierci. Some have yet to be fulfilled. Niektóre mają być wypełnione. But all of her predictions put together, lecz jeśli weźmiemy wszystkie jej przepowiednie razem, probably don't account for more than 2% of her writing. Prawdopodobnie nie stanowi to 2% całości jej pism. I'm satisfied she saw nuclear explosions. Uważam, że ona widziała nuklearne eksplozje. She had 2 visions. Miała 2 wizje. 1904. W 1904. 1906. I 6. In 1904. W 1904. She said, I saw a ball of fire. Widziałam kulę, powiedziała, widziałam kulę ognistą. Fall among some mansions. Która spadła na ziemię. Causing their instant destruction. Która spowodowała jej totalne zniszczenie. 2 years later. 2 lata później. 1906. 1906. A similar vision, but with 2 different points. Podobne widzenie, ale z 2 innymi jakimiś punktami. This time she speaks of the balls of fire in the plural. Tym razem mówi o tych kulach ognistych w liczbie mnogiej. And she also said this time, i tym razem jeszcze mówi, I saw fiery arrows coming out from within these balls of fire. Widziałam jakieś strzały ogniste, które
wyskakują, wychodzą z tych kul ognistych, z wnętrza tych kul. But Ellen White viewed something that hasn't happened yet. Że myślę, że Ellen White widziała coś, czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. In the 1906 vision, ponieważ w 1906 roku w tej wizji she saw multiple balls of fire. Widziała więcej niż jeden wybuch. Well, she saw things in the future. A więc widziała rzeczy dotyczące przyszłości. All of the prophets did. Wszyscy prorocy widzieli, że she didn't want people focusing on that. Ale ona nie chciała, żeby ludzie koncentrowali się na so she didn't call herself a prophet. A więc nie nazywała siebie prorokiem. And the second reason she didn't call herself a prophet. I druga przyczyna, dlaczego nie nazywała się prorokiem. 6 months before she had her first vision. 6 miesięcy przed czasem, gdy miała pierwszą wizję. 2 men were assassinated halfway across the United States. Dwóch mężczyzn było zamordowanych w Stanach Zjednoczonych. One of them was Joseph Smith and the other was his brother Hiram. Jeden z nich to był Joseph Smith i drugi był jego brat Hiram. And he was the prophet who founded the Mormon Church. Pierwszy z nich to był prorok, który założył Kościół Mormonów. In the last 4 years before his death, w ostatnich 4 latach he started to practice and to teach polygamy. W ostatnich 4 latach przed śmiercią Smitha on zaczął nauczać poligamii, praktykować. The public was outraged. Społeczeństwo było zgorszone. And here you have, you mentioned the word prophet in 1844 and people said Joseph Smith. I gdybyście wymienili im nazwę prorok w 1944, ludzie myśleliby o Smithie. Polygamy? O poligami, sexual immorality, o niemoralności seksualnej. And the term prophet was in very bad taste. I ta nazwa prorok nie była poważana, była niesmaczna w ówczesnej Ameryce. She didn't want people linking her to Mormonism. Nie chciała, by ludzie kojarzyli ją z mormonizmem. But predicting the future. Ale przepowiadanie przyszłości. Ellen White did it. Ona przepowiadała przyszłość. Very interesting things. Przepowiadała bardzo interesujące rzeczy. The Bible prophets saw the future. Prorocy biblijni widzieli przyszłość. In Patriarchs and Prophets. W książce Patriarchowie i Prorocy. In the chapter entitled The Death of Moses. W rozdziale zatytułowanym Śmierć Mojżesza. There's a fantastic thing in there. Jest fantastyczna rzecz. She tells about how Moses went up into Mount Nebo alone. Opisuje, jak Mojżesz szedł na górę Nebo samotnie. And the Lord said to him, a Pan powiedział mu, look north, east, south, west. Spójrz na północ, wschód, zachód, południe. And he did. I uczynił to. And Ellen White tells you what he saw at first. I Ellen White mówi, co on widział. He saw the same thing you would see if you were on top of Mount Nebo. Widzielibyście to, co widział to, co wy byście widzieli, gdybyście stali na górze Nebo. Looking north, patrząc na północ, the snow-capped mountain called Hermon. Pokryty śniegiem szczyt nazwany Hermon. Some people think that was the Mount of Transfiguration. Hermon? Yep. Niektórzy ludzie myślą, że była to góra przemienienia. So I was told when I visited Israel. Dowiedziałem się tego, gdy byłem w Izraelu. I don't know, doesn't matter. Nie wiem, ale to nie ma znaczenia. But that's what he saw, Hermon. Ale to jest to, co widział. If you were up there, that's what you'd see. Gdybyście byli tam, widzielibyście ją. He looked east. Patrzył na wschód. And he saw the desert from which the people had just come up to the Jordan. Widział pustynię, z której właśnie Izraelici przyszli, przechodząc Jordan. He looked south. Popatrzył na południe. And he saw the land that he'd been wandering in for 40 years. Widział kraj, gdzie wędrowali poprzez 40 lat. He looked west. Popatrzył na zachód. Saw the blue Mediterranean Sea. Widział Morze Śródziemne, niebieskie Morze Śródziemne. Didn't take a prophet to see any of that. Nie trzeba być prorokiem, żeby to widzieć. But then, ale wtedy Ellen White says, Ellen White mówi, almost imperceptibly, hardly noticeable, prawie niezauważalnie nastąpiła zmiana. And he's looking on the land flowing with milk and honey. I gdy patrzył na kraj płynący mlekiem i miodem, and he sees the tribes of Israel being settled. Widział złote panowanie Dawida 1000 lat przed Chrystusem.
He saw the Temple of Solomon. Widział świątynię Salomona. One of the wonders of the ancient world. Jeden z cudów starożytnego świata. He saw the apostasy of Israel. Widział odstępstwo Izraela. The captivity. Niewolę. The exile. Wzięcie w niewolę i niewolę. 70 years later the return to a destroyed city. Powrót 70 lat później do zniszczonego miasta. The rebuilding. Odbudowę. Then down through history. I tak poprzez historię. He saw the shepherds out one night on the fields of Boaz in Bethlehem. Widział pasterzy na jednym z pól Boaza w pobliżu Betlejem. He sees a little baby born in a stable because there was no room in the motel. Widział małe dziecko, które urodziło się w stajence, ponieważ nie było miejsca w motelu. He saw the birth of Jesus. A więc widział narodziny Jezusa. He witnessed the incredible destruction of the infants by Herod. Widział tę straszną rzeź niewiniątek spowodowaną przez króla Heroda. He saw the flight of Mary and Joseph and the baby into Egypt. Widział ucieczkę Józefa i Marii do Egiptu. Their return. Ich powrót. Something Ellen White called the hidden years at Nazareth. Widział to, co Ellen White nazywa skrytymi, ukrytymi latami w Nazarecie. The baptism in the Jordan by his cousin. Chrzest Jezusa w Jordanie dokonany przez jego kuzyna. The 3.5-year ministry with 12 men. 3,5-letnią służbę razem z 12 apostołami. The rejection of Jesus by the religious leaders of his own people. Odrzucenie Jezusa przez przywódców religijnych, przez jego własny lud. And with tears streaming down his face. I z łzami spływającymi po jego twarzy. He witnessed the crucifixion. Jej twarzy była świadkiem ukrzyżowania. The burial. Pogrzebu. Sunday morning, Easter, the resurrection. W Wielkanoc, niedziela rano, powstanie. The subsequent resurrection. The second one. Drugie zmartwychwstanie. When Jesus raised a large company of people. Towarzyszące temu zmartwychwstanie ludzi. Then the ascension. A potem w niebo wstąpienie. Angels going with Jesus and these people that he resurrected. Aniołowie, którzy razem w niebo wstąpili do nieba i ci ludzie, których Jezus z martwych wzbudził. Higher and still higher. Wyżej, coraz wyżej. And finally he looks and sees heaven. I w końcu patrzy, widzi niebo. Angels looking over the walls. Aniołowie patrzący ponad mury. Angels looking through the gates. Aniołowie patrzący przez bramy. Waiting to give Jesus a royal welcome. Czekający, by sprawić Jezusowi królewskie przywitanie. And then as Jesus and this group of people and the angels come up to one of those gates. I gdy ta grupa z Jezusem, tych zmartwychwstałych ludzi, przychodzi do jednej z tych niebieskich bram. Moses sees something. Mojżesz coś widzi. He can't believe what he sees. On nie wierzy w to, co widzi. He blinks his eyes and he looks again. Zamyka oczy, potrząsa, patrzy znowu. Could it be? Czy jest to możliwe? He looks closer. Patrzy dokładniej. There is a hand on the gate of heaven. Jest ręka położona na bramie niebieskiej. It is not an angel's hand. To nie jest ręka anioła. It is a human hand. To jest ludzka ręka. And that hand is opening the gate to let Jesus come in. I ta ręka otwiera tę bramę, aby Jezus wszedł. And he looks into the face of the man who owns the hand. I patrzy na twarz posiadacza tej ręki. And he recognizes the face of Moses. I rozpoznaje twarz Mojżesza, swoją twarz. And for the first time, i po raz pierwszy Moses realizes, uświadomił sobie Mojżesz, that there's going to be a resurrection for him, że on też zmartwychwstanie. Before the end of time, przed końcem czasów jeszcze zmartwychwstanie. Because he's going to be in heaven, ponieważ on będzie w niebie, when Jesus comes back, gdy Jezus wróci na tę ziemię. From his 33 years on the earth. Po tych 33 latach spędzonych na ziemi. By the way, did you ever stop to think? Czy pomyśleliście, that Jesus answered that last prayer of Moses? Że Jezus odpowiedział na ostatnią modlitwę Mojżesza? Let me go over into that goodly land.
Pozwól mi, Panie, wejść do tego kraju. Because on the Mount of Transfiguration. Ponieważ na górze przemienienia Moses and Elijah were there. Mojżesz i Eliasz byli tam. He finally got there. Tam spotkali, tam byli razem z Jezusem. Prophets saw the future. Prorocy widzą przyszłość. Events. Wydarzenia. The second category of messages. Druga kategoria poselstw. I call symbolic parables. Drugą kategorię nazywam symbolicznymi parabolami, przypowieściami. Now they looked real. Ale one wyglądają rzeczywiście. I am sure that when Daniel saw those beasts in Daniel 7 coming out of the sea. Jestem pewien, że gdy Daniel widział te bestie wychodzące z morza, zapisane w Danielu 7 rozdziale. I'm sure they must have looked real. Jestem pewien, że musiały wyglądać te bestie jak w rzeczywistości. I think Daniel may have been a little bit afraid. Myślę, że Daniel był trochę nawet przestraszony. Didn't want to get too close to them. Nie chciał się zbliżyć do nich. Well, they looked real. Tak, wyglądały one bardzo realistycznie. But they weren't. Ale nie były. It was a symbolic parable. Była to symboliczna parabola. Prophets in the Bible had them. Prorocy w Biblii mieli tego typu widzenia. Ellen White had them. I Ellen White miała podobne. On one occasion. Przy okazji. One day she was in her own house. Pewnego dnia, gdy była w swoim własnym domu. She was taken into vision. Miała wizję. And the angel said, "Come with me." I anioł powiedział, chodź ze mną. She went with him. I poszła. Down the street. Na ulicę. To the home of John Harvey Kellogg. Do domu Johna Harveya Kellogga. He took her in the house. Zaprosił ją do siebie. She'd been in the house before. Była w tym domu wcześniej. She was familiar with it. Była z nim zaznajomiona. Then he took her into the doctor's bedroom. A potem wziął ją do sypialni doktora. I don't know whether she'd been there before. Nie wiem, czy była tam wcześniej. And as they walked in, jak szła, over in the corner, gdzieś tam w rogu, Dr. Kellogg was bending over something. Dr. Kellogg był pochylony nad czymś. So they walked up to him. I ona podeszła do Kellogga. And the angel greeted him. Anioł pozdrowił go. Good morning, doctor. Dzień dobry, doktorze. Good morning, angel. Dzień dobry, aniele. Doctor, what do you have in the corner of your room? Doktorze, co masz w rogu twojego pokoju? It looks like a number of big round stones. Wygląda to jak pewna liczba dużych, okrągłych kamieni. Yes, angel, they are stones. Tak, aniele, to są kamienie. Big ones. Duże. But doctor. Ale doktorze. Each one of them has a piece of paper tied on with a string around each stone. Każdy kamień jest obwiązany papierem i sznurkiem. What are those? Co to znaczy? Well, each one of those represents a character deficiency or a sin. Każdy z nich reprezentuje pewien szczególny grzech. Of James White, the president of the General Conference. Jakuba White'a, prezydenta generalnej konferencji. Doctor, what are you going to do with those stones? Doktorze, co masz zamiar zrobić z tymi kamieniami? Ah, I am going to throw them at James White one by one. Mam zamiar ukamienować Jamesa White'a, rzucać tymi kamieniami. Oh, you're going to reinstitute the stoning system of the Old Testament? A czy masz zamiar na nowo wskrzesić instytucję ukamienowania istniejącą w Biblii? Yes, I am. Tak, mam. Zamiar. It's not a pleasant thing. Nie jest to przyjemna rzecz. But I have no choice. Ale nie mam wyboru. Well, how's that? Dlaczego? James White is trying to destroy me professionally. James White próbuje mnie zniszczyć zawodowo, profesjonalnie. This is a matter of personal survival. Jest to kwestia mojego osobistego przeżycia. It's either him or me. Albo ja, albo on. Very distasteful thing to have to do. Nieprzyjemna rzecz do zrobienia. But I'm going to stone him with these stones. Ale ja mam zamiar ukamienować go tymi. All the while, the wife of the victim is standing there with her mouth wide open. A obok stoi właśnie
żona tej przyszłej ofiary z szeroko otwartymi ustami. Totally stunned and horrified. Totalnie osłupiała. The angel said to Dr. Kellogg. Anioł powiedział doktorowi Kelloggowi. Doctor. Doktorze. Get rid of those stones. Odrzuć te kamienie. You're not going to throw them at James White. Nie obrzucisz nimi Jamesa White. God didn't raise you up to do that work. Bóg nie chce, abyś to czynił. And the angel grabbed Ellen by the arm and pulled her out of the house. I anioł wziął Ellen za ramię i wyprowadził ją z domu. They went back to her house. Wrócili do jej domu. Went in. Weszli. Went into James and Ellen's bedroom. Weszli do sypialni Jamesa i Ellen. And over in the corner. I gdzieś tam w rogu. James White is bending over something. James pochyla się nad czymś. They come closer. Przyszli bliżej. Good morning, brother White. Dzień dobry, bracie White. Good morning, angel. Dzień dobry, aniele. Brother White, what do you have there? Bracie White, co ty tam robisz? I have some stones. O, mam tam jakieś kamienie. Brother White, there's a piece of paper tied to each stone. Bracie White, jest papier, którym te kamienie są obwiązane. Something is written on the paper. Coś tam jest napisane na tym papierze. What is it? Co to jest? Those are the sins of Dr. Kellogg. Aha, są to grzechy doktora Kellogga. And what are you going to do with these stones? Co masz zrobić z tymi kamieniami? Co chcesz zrobić? I am going to throw them at him. No, mam zamiar obrzucić go nim. Oh, you're going to start the stoning system, are you? Rzeczywiście chcesz znowu zapoczątkować kamienowanie? Yes, I have to. No, ja muszę. He is ignoring my wife's testimonies. On ignoruje świadectwa mojej żony. He's ruining the church. On nie powinien być w kościele. We have to get rid of Dr. Kellogg. Musimy go wykluczyć. And then the angel said to Brother White. I wtedy anioł powiedział do brata White'a. Get rid of your stones. Zostaw te kamienie. You're not going to throw them at Dr. Kellogg. Nie obrzucisz nimi doktora Kellogga. Brother White, the Lord didn't raise you up to do that kind of work. Nie powołał cię Bóg do tego, abyś robił takie rzeczy. And then? A potem? Just like that. Coś jak to. She came out of vision. Wizja odeszła od Ellen. She's at home. Jest w domu. She thought about the vision for a moment. Myślała przez moment o tej wizji. Reflected on it. Zastanawiała się. Then she started to write. I zaczęła pisać. She had a message for two church leaders. Miała poselstwo dla dwóch przywódców kościoła. It seemed like a real event. Wydaje się, jakby to było rzeczywiste wydarzenie. But like Daniel 7. Lecz jak w Księdze Daniela, 7 rozdziale. And those strange animals. I z tymi dziwnymi zwierzętami. It wasn't a real happening. Nie było to rzeczywiste wydarzenie. It was symbolic parable. Było to symboliczne wydarzenie. Then there was a third kind of message. I był trzeci, jest trzeci rodzaj poselstwa. This time it was just a verbal message. Chodzi o słowne poselstwo. The prophet might be listening to Jesus. Prorok mógł słuchać Jezusa. John did on the island of Patmos. Tak było w przypadku Jana na wyspie Patmos. Or the prophet might simply listen to the angel of prophecy. Albo prorok po prostu mógł słuchać anioła niosącego ze sobą proroctwo. Incidentally, I think you can make a case. Możecie zrobić coś takiego. That Gabriel is the angel of prophecy. Możecie stwierdzić, że Gabriel jest aniołem proroctwa. By the time John wrote Revelation, w czasie gdy Jan pisał objawienie, he didn't even need to name him anymore. Nigdy nie nazwał tego anioła w ten sposób. He simply said Jesus gave the message to his angel. Jan po prostu pisze, że Jezus dał poselstwo swemu aniołowi. I think you can prove it's Gabriel. Myślę, że był to Gabriel. But anyway. A w każdym razie. Daniel simply looked at Gabriel and listened to what he had to say. Daniel słuchał Gabriela, co on ma mu do powiedzenia. And many a night. I wielu innych w ten Ellen White was awakened by the angel in her sleep. Ellen White została obudzona przez anioła w swoim śnie. The angel said, "Come on, Ellen, let's go down to the writing room." Anioł powiedział, Ellen, wstań i idź do swojego pokoju, gdzie piszesz. I have a message for our people. Mam poselstwo dla ludzi. And she would go down there. I ona wstała. Listen to the angel. Słuchała anioła. Then write. I pisała. So you have three different categories.
A więc macie trzy różne kategorie of vehicles by which the messages were communicated. Sposobów, poprzez które poselstwa były przekazywane. Literal events or happenings. Literalne wydarzenia. Symbolic parables. Symboliczne parabole. And verbal messages from either Jesus or the angel. I słowne poselstwa albo od Jezusa, albo od jego anioła. The second task of the prophet. Drugim zadaniem proroka was to communicate the message. Było przekazywanie tego poselstwa. Again, the prophet had at least three alternative options. A więc prorok miał znowu trzy drogi do wyboru. Number one, po pierwsze, the prophet might simply use the very words of Jesus or the angel. Prorok mógł po prostu używać tych samych słów, które słyszał od anioła albo od Jezusa. I'm sure that happened at times. I jestem pewien, że tak się zdarzało. The problem is, problem istnieje, że some people think that's the only way it happened. Że jest to jedyna droga, w jaką proroctwo było przekazywane. And it isn't the only way. Ale nie jest to jedyna droga. For the Bible writers, ponieważ biblijni autorzy, or for Ellen White. Dla biblijnych autorów i dla Ellen White. The second alternative, druga alternatywa. The prophet might simply choose to use his own words. Prorok mógł używać swoich własnych słów. To describe either what he heard or what he saw. Aby opisać to, co widział, albo to, co słyszał. That happened many times. I tak zdarzało się wiele razy. The first four books of the New Testament. Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu describe similar events. Opisują podobne wydarzenia. But there are slight differences in the four stories. Ale są małe różnice w tych czterech opowieściach. For example, na przykład, all four of those gospel writers. Wszyscy cztery autorzy Ewangelii tell you about the signboard that Pilate put on the cross. Mówią o tym napisie, który Piłat przybił do krzyża. Furthermore, więcej? They all tell you what the signboard said. Wszyscy mówią, co ten znak mówił. And no two of them agree as to the exact wording of the signboard. Żaden z nich nie zgadza się co do słów. Dokładnie słów, jakie były na tym znaku. But the prophets were at liberty to use their own words. Ale prorok był wolny, mógł użyć swoich własnych słów. They often did. I często tak czynił. Now the third alternative route for the prophet. I trzeci sposób przekazywania is one that makes problems for some people. To taki, który czasami stwarza trudności niektórym. I'm just going to introduce it here. Mam zamiar powiedzieć to teraz. The third alternative. A więc ten trzeci sposób. The prophet might decide. Prorok mógł zdecydować. Instead of using God's words or the angel's words. Zamiast używania Bożych słów albo słów anioła. Or even using his own words. A nawet swoich własnych. The prophet might use somebody else's words. Prorok mógł używać słów kogoś innego. And they might be the words of somebody who himself was not a prophet. I mogły być to słowa kogoś, kto sam nie był prorokiem. That happened in Ellen White's experience. To tak było w życiu Ellen White. And that bothers some people very badly. I to wielu ludzi, niektórych ludzi bardzo niepokoi. But it also happened in the Bible times. Ale tak zdarzało się także w przypadku autorów biblijnych. And from the first books of the Bible to the last books of the Bible. I od pierwszej księgi Biblii aż do ostatniej. Repeatedly. Raz po raz. And when I talk more about this, I will give you specific examples. I gdy będę mówił na ten temat więcej, dam wam poszczególne przykłady. Bible writers used words of non-prophets. Pisarze biblijni używają określeń, stwierdzeń nie proroków. Because they were true. Ponieważ te słowa były prawdziwe. You know, prophets aren't the only people who speak true words. Prorocy nie są jedynymi ludźmi, którzy mówią prawdę. I hope everything I told you was true. Mam nadzieję, że wszystko, co wam mówię, jest prawdą. I intended it to be true. Staram się, żeby to była prawda. But I'm not a prophet nor the son of a prophet. Ale nie jestem ani prorokiem, ani synem proroka. Prophets aren't the only people who speak truth. Prorocy nie są jedynymi ludźmi, którzy mówią prawdę. And prophets sometimes use other writers' words.
I prorocy czasami używają słów innych pisarzy, to describe truth, aby opisać prawdę, or to explain it, albo ją objaśnić. This bothers some people. I to czasami niepokoi niektórych. It bothers them because Ellen White did it. Ponieważ Ellen White to czyniła. Most people don't realize that the Bible writers did it repeatedly. Lecz większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że pisarze biblijni także czerpali od innych, nienatchnionych autorów. Do you know what Solomon says in the very last chapter of Ecclesiastes? Czy wiecie, co Salomon mówi w ostatnim rozdziale Księgi Koheleta? Ecclesiastes, in my Bible, it's Ecclesiastes 12, 9 and 10. A więc jest to Księga Kaznodziei. I hope it's that way in your Bible. Nie, Kohelet jest w Biblii. Chapter 12, last chapter of the book, verses 9 and 10. 12 rozdział, 9 i 10 wiersz. In my Bible it says, w mojej Biblii jest powiedziane, that he sought out things. A więc jest powiedziane, że on wybierał pewne rzeczy. Sought out parables. Wybierał przypowieści. Proverbs. Porównania. And then when he had made a nice collection, i gdy już zebrał te przypowieści, he arranged them. Ustawił je według pewnego planu. Solomon was not so much the author of the book of Proverbs. Salomon w istocie nie był jedynym autorem Księgi Przypowieści, as he was the compiler, lecz raczej kompilatorem, tym, który zebrał. Or we might use the technical term, the anthologist. Albo możemy użyć technicznego terminu, antologiem był. Tym. And he says so. I tak jest. I on mówi o tym. And when I read that for the first time, i gdy to po raz pierwszy czytałem, I was astonished. Byłem zszokowany. I thought Solomon wrote all those proverbs. Byłem pewien, że Salomon napisał te wszystkie proroctwa. He may not have written very many. Ale w istocie nie napisał ich tak dużo. He says, I was looking for proverbs. On mówi, że ja szukałem proroctw. Expressed in nice words. Które przypowieści, przepraszam, które są ładnie wyjaśnione, pokazane. And then I arranged them in a nice order. I później je ustawiłem w jakiś określony sposób.